Polska ma węgla, żeby zabezpieczyć sobie suwerenność energetyczną na 1000 lat. To jest wręcz niewiarygodne, bo o tym, o czym mówi pan Woźniak, że mamy 3,6 miliarda ton węgla energetycznego, to jest tylko ten węgiel, który jest do 1200 metrów, a my poniżej 1200 metrów mamy następne 400-500 miliardów ton węgla. Więc dzisiaj to, co się stało, to jest przejawem no, niesamowitej ignorancji, niesamowitej niekompetencji i wręcz patologii kolejnych ekip rządzących, a szczególnie ta ekipa rządząca odpowiada za to wszystko.